Jak to się stało, że po raz pierwszy w dziejach Polski premierem rządu została kobieta Hanna Suchocka? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam. Pierwszego lipca premier nie przedstawił propozycji nowego rządu, drugiego złożył oświadczenie, z którym Sejm na razie nie wiedział, co począć. Dziś w obliczu tego, że ani wielodniowe dyskusje nad programem ekspertów PSL z ekspertami innych partii, ani wczorajsze moje exposé, ani częściowe ustępstwa w sprawach obsady resortów nie skłoniły potencjalnych sojuszników do publicznego zadeklarowania jednoznacznego i poważnego zaangażowania się dla poparcia nowego rządu, informuję Wysoką Izbę, iż zgodnie z wczorajszym oświadczeniem zwracam się do pana prezydenta o zwolnienie mnie z misji tworzenia nowego rządu. Dziękuję za uwagę. Prezydent przybył do Sejmu następnego dnia rano bez, jak się wydaje, gotowego postanowienia co dalej, ale zdeterminowany, aby postawić dotychczasowe koalicje przed najcięższą próbą wydolności parlamentarnej. O tym, co robić, by lepiej robić. A co zdaniem pana prezydenta trzeba zrobić? To, że jak najszybciej rząd dla Polski jest potrzebny, by rozwiązywać problemy, bo mamy ich bardzo dużo. Trójka, czyli Unia, Kongres i Piwo, zgłasza kandydaturę Hanny Suchockiej. Jest to 46-letnia posłanka Unii Demokratycznej, prawniczka, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Pani premier została już wezwana. Ja nie wiem, żeby była jakaś pani premier. Wiem, że jest premier Pawlak. Prosto z lotniska zjawia się na Wiejskiej wezwana z Londynu Hanna Suchocka, współprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tak, słuchajcie, kultura. Pożartujecie nas, ja nie dam sobie rady. 10 lipca w Sejmie były już oba wnioski nieobecnego w kraju prezydenta. Pierwszy w sprawie odwołania premiera, drugi o powołanie nowego. Informuję, że od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymałem następujące pismo. Wnoszę o powołanie na stanowisko prezesa Rady Ministrów pani Hanny Suchockiej. Składając powyższy wniosek, podporządkowuję się zasadom demokracji i wyrażam głęboką nadzieję, że pani Hannie Suchockiej uda się stworzyć skuteczny i stabilny rząd, mający trwałe poparcie parlamentarnej większości. Z ugrupowań solidarnościowych nie głosowało za Porozumienie Centrum, które wcześniej wycofało się z koalicji. Wzięło udział 407 posłów. Za uchwałą głosowało 233 posłów. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania pani poseł Hanny Suchockiej na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Gratuluję pani poseł. Kobieta premier to zjawisko nowe na polskiej scenie politycznej, tym większa nadzieja, że może będzie to żelazna lady. Mało kto wierzy w koalicję, która urodziła się ze strachu. Za to na spory kredyt zaufania może liczyć pani premier, która pogodną twarzą dekretuje koniec rządów do smucaczy w Polsce i wydaje w expose komendę spoczniej wszystkim chówcom, które się u nas bawiły w wojnę. Będzie się stanowczo przeciwstawiać podejmowaniu walki politycznej w formach, które mogą naruszyć autorytet instytucji państwowych. Obywatele mogą po moim rządzie oczekiwać sprawiedliwości, a zarazem zadośćuczynienia za niesprawiedliwość. Z drugiej strony wszyscy musimy czuć respekt przed państwem i prawem. Polska może być i będzie państwem silnym. Moja misja musi ostatecznie zakończyć okres sporów i waśni między ugrupowaniami politycznymi. Tworzymy dziś rząd sojuszu dla Polski, rząd zgody narodowej. Opatrzność postawiła przed nami zadania. Wierzę, że da nam także siłę dla ich godnego spełnienia. Dziękuję Państwu. Dobra nowina przyspieszyła powrót prezydenta do kraju. 11 lipca Sejm powołał rząd i tym aktem ocalił własny autorytet. Dramatyczne okoliczności towarzyszące upadkowi rządu Jana Olszewskiego, o którym opowiadam w innym z programów, a następnie nieudana misja
tworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka, trwająca przez 33 dni, utorowała drogę do zbudowania innej koalicji. Otóż powstała ona dość niespodziewanie, równolegle za sprawą działania posłów Solidarności. Przypomnę, Związek Zawodowy Solidarność miał w Sejmie pierwszej kadencji swój własny klub parlamentarny, którzy próbowali na nowo jakby odbudować przynajmniej częściowo jedność dawnego obozu solidarnościowego, a z drugiej strony zrodziła się z pewnego niespodziewanego spotkania, jak mówi legenda, na korytarzu sejmowym dwóch posłów, jednego posła Stefana Niesiołowskiego ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i drugiego posła Unii Demokratycznej Jana Marii Rokity. Otóż ci panowie, choć różnili się bardzo mocno w wielu sprawach, a partie, które tworzyli, a więc Unia Demokratyczna i ZHN, można powiedzieć, były na przeciwległych biegunach ówczesnego spektrum politycznego, to bardzo mieli jedną cechę wspólną, bardzo nie lubili formacji postkomunistycznych, postperelowskich, a za takich uchodziło nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale także i ówczesne Polskie Stronnictwo Ludowe Waldemara Pawlaka. I sama wizja, że Pawlak może zostać nie tylko premierem, ale także i szefem realnie działającego rządu, była dla nich na tyle niesympatyczna, że zaczęli rozmawiać, czy da się połączyć ogień z wodą, czyli Unię Demokratyczną z ZHN-em. No i cóż, okazało się, że to jest możliwe, a więc równolegle za sprawą porozumienia wstępnego Niesiołowskiego z Rokitą, a z drugiej strony działań, można powiedzieć, integrujących, podjętych przez grupę parlamentarzystów Solidarności, rozpoczęły się negocjacje w gronie blisko 10 partii, które wywodziły się z obozu solidarnościowego, a które hipotetycznie mogły wejść do rządu, no właśnie, rządu Hanny Suchockiej, bo wyłonienie kandydata na premiera było w istocie rzeczy wstępem do tych rozmów, przy czym trzeba powiedzieć jasno, kandydatura Suchockiej została wymyślona bez jej udziału i wynikała z faktu takiego oto, że uznano, że fundamentem pod powołanie tego rządu ma być wyłonienie w roli premiera osoby, która nie będzie miała silnej pozycji politycznej, a zarazem, która będzie koncyliacyjna i do przyjęcia dla obu stron. I okazało się, że te cechy spełnia posłanka Unii Demokratycznej, profesor prawa konstytucyjnego Hanna Suchocka. Dlaczego? Bo choć była w liberalnej Unii Demokratycznej, zarazem była dość otwarcie prezentowała swój katolicyzm, była znajomą wielu ludzi Kościoła i nagle się okazało, że w ZHN-ie też w związku z tym nie jest najgorzej postrzegana. Było wprawdzie to najbardziej skrajne skrzydło ZHN-u, do którego wrócę na koniec dzisiejszego wykładu, ale ono w tym momencie zostało przygaszone i ZHN zaczął rozmowy z Unią Demokratyczną, która, przypomnę, tworzyła razem z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i ekipą wywodzącą się z dawnej Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, tak zwaną Małą Koalicję. I właśnie porozumienie Małej Koalicji i ZHN-u było fundamentem, no ale łącznie te formacje miały niewiele ponad około 150 posłów. To jeszcze brakowało do bezwzględnej większości. Trzeba było szukać kolejnych. I tu nie wchodząc w szczegóły tych nazw kolejnych coraz mniejszych partii, takich jak PSL, Porozumienie Ludowe Gabriela Janowskiego, czy Partia Chrześcijańskich Demokratów Pawła Łączkowskiego, bardzo istotne były negocjacje z Porozumieniem Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Wprawdzie Porozumienie Centrum po upadku rządu Olszewskiego osłabło, bowiem to dla wielu będzie zaskoczeniem, ale relacje między Kaczyńskim a Olszewskim po upadku rządu były już tak złe, że Olszewski wraz z grupą posłów odszedł z klubu Porozumienia Centrum, ale ciągle Kaczyński miał pod swoją kontrolę nieco ponad 30 posłów i właśnie w oparciu o nich wziął udział w negocjacjach na temat utworzenia rządu Hanny Suchockiej, ale ostatecznie PC do rządu nie weszło. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że Kaczyńskiemu zaoferowano aż 5 foteli jego politykom, 5 foteli w rządzie Hanny Suchockiej, to Kaczyński wprawdzie przyjął tą propozycję, ale kiedy przedstawił konkretnych kandydatów, okazało się, że wśród tych kandydatów jest też kandydatura Adama Glapińskiego, dzisiejszego prezesa Narodowego Banku Polskiego, którego właśnie Kaczyński chciał widzieć w składzie rządu. Przypomnę, Glapiński był już wcześniej ministrem i w rządzie Bieleckiego, i w rządzie Olszewskiego. Tymczasem Unii Demokratycznej nie chciano się zgodzić na Glapińskiego.
oskarżając go o różne działania antyrynkowe, tak to nazwijmy oględnie, w czasach jak był poprzednio ministrem. Dotyczyła koncesjonowania paliw, nie chcę w te szczegóły wchodzić. Istotne jest, że ta sprawa została przez Kaczyńskiego postawiona na ostrzu noża i ostatecznie PC odmówiło udziału w rządzie Hanny Suchockiej i w ten oto sposób Kaczyński stracił możliwość posiadania aż 5 ministrów w kolejnym gabinecie. Jak sam później mówił, rzecz nie dotyczyła Glapińskiego, tylko kto będzie w tym rządzie dominował. Ponieważ jak wiemy, Jarosław Kaczyński już wtedy chciał zawsze dominować w danym gronie, w którym się znajdował, no to siłą rzeczy tu było jasne, że dominował w tym rządzie będzie ktoś inny. No właśnie, kto dominował w rządzie Hanny Suchockiej? Panuje taka opinia, że Hanna Suchocka była po prostu tylko paprotką, która nie miała nic do powiedzenia. Nie jest to do końca prawda. Suchocka wbrew pozorom okazała się bardzo skuteczna w łagodzeniu tych rzeczywiście przeciwstawnych poglądów różnych polityków, bo rzeczywiście stała na czele rządu, w którym ostatecznie znalazło się aż 24 mężczyzn reprezentujących, uwaga, 7 partii. 7 partii bowiem ostatecznie współtworzyło rząd Hanny Suchockiej, a co więcej, to i tak nie wystarczyłoby, żeby ten rząd powołać. Trzeba było obok tych 7 partii jeszcze uzyskać poparcie posłów Klubu Parlamentarnego Solidarności, który, przypomnę, był akuszerem rządu Suchockiej, więc poparł jego poparcie, ale jego utworzenie, ale nie, jego przedstawiciele nie weszli do rządu. Ten rząd 7, a później 8-partyjnej koalicji, bo po drodze doszło do rozłamu w Unii Demokratycznej, Aleksander Hall opuścił szeregi tej formacji, tworząc swoją własną partię konserwatywną, ale zarazem pozostając w rządzie, no były bardzo burzliwe. Nie ma tu czasu ani miejsca opowiadać o różnych problemach, na jakie ten rząd natrafiał. Na pewno największym była sytuacja gospodarcza. Polska ciągle, wprawdzie już zaczynała wychodzić z recesji, bo właśnie rok 93 jest rokiem, w którym polska gospodarka po raz pierwszy uzyskuje wzrost, ale zarazem przełom roku 92 i roku 93 jest okresem bardzo ostrych konfliktów społecznych, przede wszystkim kolejnych fal strajków, z którymi rząd Suchockiej na różne sposoby próbował sobie radzić. I tutaj najbarwniejszą postacią w rządzie Hanny Suchockiej niewątpliwie był wicepremier do spraw gospodarczych, zarazem czołowy przedstawiciel ZHN-u w tym rządzie, Henryk Goryszewski. Posłuchajmy, jak Goryszewski tłumaczył, dlaczego rząd, którego był wicepremierem, nie będzie się angażował w protesty strajkujących górników. Żyjemy już w takim układzie gospodarczym, w którym przedsiębiorstwo jest samodzielne i samofinansujące się. Z wyjątkiem przedsiębiorstw użyteczności publicznej dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw prowadzących kopalnie węgla kamiennego. Dyrektorzy więc podpisują porozumienia, one nie wymagają żadnej aprobaty rządowej, ani też braku aprobaty. Ja natomiast stwierdziłem, i to bardzo twardo, że jeżeli którykolwiek z dyrektorów podpisał takie porozumienie, a nie ma środków na jego realizację, to w moim przekonaniu on jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, bo albo oszukuje swoją załogę po to, żeby mieć trochę spokoju, obiecuje coś, czego nie ma, albo będzie być może postępował w sposób niegospodarny, na przykład zacznie wyprzedawać sprzęt po to, żeby mieć pieniądze na wypłaty. Goryszewski miał jeszcze wiele innych słynnych wypowiedzi. Najsłynniejsza była ta, w której mówił, że nieważne, czy Polska będzie biedna, czy bogata, ważne, żeby pozostała katolicka. Ten fundamentalizm Goryszewskiego objawiał się także w relacjach z Niemcami. W innej swojej wypowiedzi stwierdził, że będzie szukał wzorów dobrych rozwiązań gospodarczych na całym świecie, ale ostatnim krajem, w którym będzie to czynił, jest Republika Federalna Niemiec. Ta wypowiedź, no skądinąd można powiedzieć, dziś znajduje wielu zwolenników, pokazywała, jak ogromne problemy wewnętrzne miał ten rząd w zestawieniu z tym, że wielu ministrów w tym rządzie było z Unii Demokratycznej, która była partią no, zdecydowanie dążącą do pojednania polsko-niemieckiego. No i pomijając fakt, że byli wśród niej katolicy, tacy jak Hanna Suchocka, dominowali jednak zwolennicy państwa świeckiego, silnego rozdziału kościoła od państwa. Niemniej jednak ten rząd trwał, pokonując kolejne problemy gospodarcze i tu można powiedzieć, nie rozwijając bardzo mocno tego wątku, miał swoje sukcesy i porażki. W moim przekonaniu niewątpliwie największą porażką rządu Hanny Suchockiej było przeforsowanie programu powszechnej prywatyzacji.
który uważam za największą porażkę, jeśli chodzi o proces transformacji gospodarczej. Twarzą tego projektu był minister przekształceń własnościowych w rządzie Hanny Suchockiej z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego Janusz Lewandowski. Posłuchajmy jego wypowiedzi po uchwaleniu programu powszechnej prywatyzacji, kiedy zabiegał o podpis prezydenta Lecha Wałęsy. Panie ministrze, czy nie obawia się pan jednak, że prezydent tej ustawy nie podpisze? Przeciwnie, liczę na to, że prezydent ustawę podpisze, chociaż jest to oczywiście suwerenna decyzja pana prezydenta, ale wdrożenie programu Narodowych Funduszy nie wyklucza następnych pomysłów na upowszechnienie własności w Polsce, bo ciągle jest 6 tysięcy firm państwowych w Polsce. Jak widać, Lewandowski był z siebie bardzo zadowolony. No niestety program powszechnej prywatyzacji, który Wałęsa podpisał, okazał się największą porażką, jeśli chodzi o proces prywatyzacji. Większość z tych 500 ponad firm, które ostatecznie zostały do niego włączone, najkrócej mówiąc, nie wyszła na tym zbyt dobrze, by nie powiedzieć, że popadła w kłopoty. Dlaczego? Bo wiara, że jest możliwe uwłaszczenie wszystkich Polaków, a ono stało u założenia programu powszechnej prywatyzacji, było po prostu naiwnością. Nie dało się aż tak rozproszyć właścicielskiego nadzoru, żeby każdy Polak mógł realnie skorzystać z procesu prywatyzacji. Czy znaczy to, że prywatyzacja jako taka była zła? Nie, w moim przekonaniu prywatyzacja była co do zasady jedynym sposobem uzdrowienia polskiej gospodarki, natomiast ona powinna była być prowadzona w sposób spokojniejszy, wolniejszy, bardziej przemyślany i innymi ścieżkami niż utopijny program powszechnej prywatyzacji. Ale trzeba też powiedzieć, że rząd Suchockiej miał też swoje sukcesy. Największym z tych sukcesów była niewątpliwie naprawa systemu, czy reforma systemu podatkowego, bowiem to właśnie, proszę Państwa, rząd Hanny Suchockiej wprowadził jako pierwszy ten podatek, który do dziś wszyscy płacimy, czyli podatek VAT. I to był początek tworzenia w Polsce nowoczesnego systemu podatkowego. Tyle tylko, że w tym sukcesie rządu Suchockiej tkwiła też jedna z ziaren jego upadku. Otóż rząd Suchockiej, targany różnymi wewnętrznymi sprzecznościami, które oskarżany przez bardzo wiele tworzących go podmiotów o to, że w tym rządzie tak naprawdę szarą eminencją jest Jan Maria Rokita, który został szefem Urzędu Rady Ministrów, że to on faktycznie rządzi. W rzeczywistości ten rząd był coraz mniej spójny, ale ten rząd miał przeciwnika, który się stopniowo objawiał coraz bardziej w osobie prezydenta Wałęsy. Wprawdzie Wałęsa, kiedy rząd Suchockiej powstał, mówił o nim i o pani premier w sposób wprawdzie specyficzny z dzisiejszej perspektywy, ale jakże ciepły. Posłuchajmy wypowiedzi Wałęsy. Dzisiaj wydaje się, że jest to jeden z lepszych, na pewno najlepszy rząd moim zdaniem z tych wszystkich czterech. Najlepszy układ, bo połączyliśmy nowość z doświadczeniem. I dlatego wydaje się, że to jest najlepszy i największe szanse ma ze wszystkich rządów w tym reformowaniu. Tak dzisiaj go ja postrzegam. Jednocześnie wiem, że wiele wyrazów i słów i nawet sformułowań nigdy bym nie powiedział przy kobiecie. I w związku z tym to ma naprawdę dobre strony. To jest nam chyba potrzebne. Już nie mówię o stronie zawodowej i innej, politycznej. To już jest akceptowane i to jest znane, ale ja mówię tak pod kątem ludzkim, pod kątem przyzwyczajenia mężczyzn w stosunku do kobiet. To zobaczymy. Ja będę się starał łagodniej traktować i więcej pomagać. Jednak w miarę upływu czasu istnienia rządu Hanny Suchockiej, Wałęsa był z tego rządu coraz mniej zadowolony. Dlaczego? Bo ten rząd zaczynał rządzić, a zatem zaczynał odbierać Wałęsie to, co dla niego było ideałem, a więc system prezydencki. Wałęsa na różne sposoby rozpychał się, próbując na przykład ignorować rząd w zakresie, a konkretnie panią premier, w zakresie tak zwanej kontrasygnaty. Otóż niektóre akty prezydenta, na przykład związane z decyzjami dotyczącymi składu powstającej wówczas Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tworzenia nowego ładu w mediach, o czym obiecuję, też opowiem w jednym z programów z cyklu Dudek o historii, ignorował konstytucyjny obowiązek
złożenia przez panią premier kontrasygnaty i po prostu wydawał te swoje akty, ignorując to. Rząd Suchocki przymykał na to oczy, pamiętając, jak się skończyła wojna rządu Olszewskiego z Wałęsą. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, Wałęsie to nie wystarczało. Wałęsa, zwłaszcza z początkiem roku 93, zaczął coraz bardziej przemyśliwać, że właściwie przydałaby się w Sejmie partia prezydencka z prawdziwego zdarzenia, bo choć było tam ponad 20 różnych formacji, żadna wprost nie uważała się za partię Lecha Wałęsy. No ale żeby ta partia Lecha Wałęsy mogła zaistnieć, potrzebne były wybory. A tymczasem, ponieważ Sejm został wybrany w roku 91, normalnie w 3-4-letniej kadencji kolejne wybory byłyby w roku 95 i zbiegłyby się, nawiasem mówiąc, z wyborami prezydenckimi, bo w roku 95 kończyła się kadencja prezydencka Wałęsy. Tego Wałęsa nie chciał. W związku z tym, jak się wydaje, od wiosny roku 93 Wałęsa zaczął wykonywać różne ruchy, które destabilizowały w istocie rzecz rząd Hanny Suchockiej. Równolegle z tymi działaniami Wałęsy, o których za moment, pojawił się też kryzys wewnątrz formacji, które tworzyły rząd. Mianowicie, tu można powiedzieć, głównym źródłem tego kryzysu był minister rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej, Gabriel Janowski, lider jednej z koalicyjnych partii, a mianowicie Porozumienia Ludowego, który domagał się między innymi podniesienia cen minimalnych na skupu płodów rolnych przez Agencję Rynku Rolnego, ale domagał się też na przykład okienka w telewizji, takiego jak niegdyś miał Jacek Kuroń jako minister pracy w telewizji, chciał po prostu przemawiać do rolników. Kiedy mu tego odmówiono, postanowił to wymusić i podać się do dymisji. No i rzeczywiście Janowski złożył dymisję, uzasadniając ją w następujący sposób. Tak działać nie można, proszę państwa. Żaden odpowiedzialny rząd, tym bardziej premier, tak czynić nie powinien. Jako ugrupowanie odpowiedzialne za losy państwa, jeżeli się nawet minister podaje do dymisji, to resort musi nadal funkcjonować do ostatecznych decyzji. Nie przyszliśmy do koalicji, proszę państwa, po to, by zająć tu stanowiska, a ja w szczególności. Mówiłem to na pierwszej swojej konferencji w styczniu 91 roku. Będę tak długo ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, jeśli będę mógł działać skutecznie i z pożytkiem dla sprawy. W zaskoczeniu Janowskiego jego dymisja została przyjęta i właściwie od tego momentu, można powiedzieć, nad rządem Suchockiej zawisło znak zapytania, czy rzeczywiście ma większość. Inna rzecz, że ta większość rządu Suchockiej przez cały właściwie okres jego istnienia była dość chwiejna i do legendy przeszły jeżdżące po Warszawie kolumny samochodów na sygnale policyjnym dowożące niektórych ministrów na głosowania w Sejmie. Przypomnę, to była epoka, kiedy telefonia komórkowa dopiero raczkowała, w związku z tym posługiwano się telefonią stacjonarną i była cała grupa posłów, których zadaniem było pilnowanie w Sejmie, czy jest większość w momencie, w którym zbliżało się głosowania, a istniało niebezpieczeństwo, że kolejne przedłożenia rządowe nie przejdą, tej większości nie będzie. Wówczas oczywiście następowały telefony i z różnych ministerstw w Warszawie ministrowie i wiceministrowie, którzy byli równocześnie posłami, właśnie tymi samochodami pędzili na głosowania. Czasem im się udawało zdążyć, czasem nie. W związku z tym rząd Suchocki czasem był rządem większościowym, czasem tym rządem nie był, ale od momentu, kiedy Gabriel Janowski podał się do dymisji, pojawiło się pytanie, czy rząd Suchockiej ma większość. I przez sprawie przez kilka tygodni nie było jasności, aż wreszcie ktoś postanowił powiedzieć, sprawdzam, i tym kimś było Solidarność, a więc formacja, która była jednym z akuszerów rządu Hanny Suchockiej. O co tutaj chodziło? Mianowicie chodziło o spór narastający między Solidarnością kierowaną wówczas przez Mariana Krzaklewskiego, a rządem, jeśli chodzi o podwyżki dla budżetówki. Otóż zaczęły się w tej sprawie negocjacje, rząd oferował pewną skalę podwyżek, Solidarność domagała się większych i rząd Suchockiej ostatecznie odmówił. Popełniając błąd, co ciekawe, związany z błędem, który popełniono wówczas w Ministerstwie Finansów. Wspomniałem przed chwilą o tym, że rząd Suchockiej wprowadził nowy podatek VAT. On zaczął obowiązywać od połowy roku 93. W Ministerstwie Finansów oszacowano przypuszczalne dochody z VAT-u i pomylono się na niekorzyść budżetu. Rzeczywiste dochody z VAT-u
okazały się ostatecznie wyższe niż te, które prognozowano w Ministerstwie Finansów. Gdyby zatem ta prognoza w Ministerstwie Finansów była bardziej optymistyczna, rząd mógłby być w rozmowach z Solidarnością bardziej elastyczny i zgodzić się na proponowane podwyżki przez Solidarność. No ale ponieważ popełniono tutaj błąd w zakresie prognozy, ostatecznie rząd był nieustępliwy i Solidarność postanowiła powiedzieć sprawdzam, czyli złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu Suchockiej, a zmiana w stosunku do epoki, w której rok wcześniej złożono taki wniosek w odniesieniu do rządu Jana Olszewskiego, polegał na tym, że od 17 października 1992 roku obowiązywała już w Polsce tak zwana mała konstytucja. A ta mała konstytucja powiadała, że jeżeli rządowi zostanie udzielone wotum nieufności, a nie zostanie szybko uformowana natychmiast alternatywna większość, czyli nie będzie tak zwane konstruktywne wotum nieufności, wskazujące od razu nowego kandydata na premiera, to prezydent Rzeczpospolitej po zasięgnięciu opinii marszałków obu izb, czyli Sejmu i Senatu, może rozwiązać parlament i ogłosić przedterminowe wybory. No i tak się stało w maju 1993 roku, kiedy to mimo ogromnej mobilizacji po stronie obozu rządzącego doszło do słynnego głosowania nad wotum nieufności o Hanny Suchockiej. Tutaj do ostatniej chwili Jan Rokita, który koordynował, można powiedzieć, działania obronne rządu, wierzył, że rząd utrzyma się, bo będzie wystarczająca większość. Dlatego na pewnym etapie przerwano rozmowy, które toczono z politykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bowiem w końcowej fazie już po zgłoszeniu przez Solidarność wniosku o wotum nieufności zaczęły się rozmowy, które prowadził Bronisław Geremek z ramienia jako Unii Demokratycznej, ale można powiedzieć w imieniu koalicji rządowej, z politykami SLD, konkretnie z Aleksandrem Kwaśniewskim, ale także z Józefem Oleksym. Lewica wtedy stawiała następujące żądania, mówi o tym Józef Oleksy. Na pewno nie pójdziemy na metodę kuluarowych szeptów, jakichś poufnych ustaleń. Będziemy na poważnie traktować te rozmowy, czyli będziemy oczekiwać rozmów oficjalnych, tak byśmy mogli mówić do naszych zwolenników, do naszego elektoratu, co i dlaczego czynimy i na jakiej bazie ze strony koalicji. Tak naprawdę lewicy najbardziej zależało na tym, żeby obóz władzy zgodził się na przedterminowe wybory wiosną 1994 roku, ale ostatecznie te rozmowy z SLD przerwano, ponieważ Rokita przekonał Geremka i innych polityków większości rządzącej, że głosowanie o wotum nieufności rząd wygra. No i w czasie tego słynnego głosowania 28 maja 1993 roku zabrakło słynnego jednego głosu. Zobaczmy to materiał filmowy na ten temat. W głosowaniu wzięła udział rekordowa liczba 445 posłów. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o wyrażenie wotum nieufności bezwzględną większością 223 głosów. Przeciw 198, 24 wstrzymujące się. Po ogłoszeniu wyniku okazało się, że koalicja przegrała jednym głosem. Z koalicjantów zabrakło tylko dwóch osób. Były minister sprawiedliwości w rządzie Hanny Suchockiej, Zbigniew Dyka, spóźnił się na głosowanie o kilkadziesiąt sekund. Jego koleżanka z klubu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Bogumiła Boba, nie przyszła na głosowanie w ogóle, za co została usunięta z klubu. Spóźniło się też dwóch posłów z KPN. Koalicja i opozycja głosowała zgodnie z wczorajszymi deklaracjami. Z dyscypliny wyłamało się sześciu posłów Solidarności, którzy nie poparli wniosku o wotum nieufności, a czterech posłów Unii Pracy, wbrew wczorajszym zapowiedziom, wstrzymując się od głosu, faktycznie opowiedziało się za rządem. Widzieliście Państwo przed chwilą dwoje posłów. Najbardziej znany z nich jest oczywiście Zbigniew Dyka, były minister sprawiedliwości w rządzie Hanny Suchockiej z ramienia ZHN-u, którego odwołano ze zajmowanego stanowiska kilka miesięcy wcześniej. Wielu twierdziło, że nieprawdą była jego wersja, że nie zdążył na głosowanie, bo utknął w toalecie, że tak naprawdę zemścił się za to, że go usunięto z rządu. Ale nawet jeśli tak było, to istotne znaczenie miała też druga z posłanek
która też z ZHN-u nie pomogła rządowi. Posłanka Bogumiła Boba reprezentowała to najbardziej skrajne, fundamentalistyczne skrzydło ZHN-u, o którym wspominałem na początku, i która wprost powiedziała, że ona się nigdzie nie spóźniła, tylko spędziła czas głosowania w kaplicy sejmowej, modląc się, żeby rząd Suchockiej upadł, ponieważ nie można mieć rządu z agnostykami, ateistami z Unii Demokratycznej. Więc takie było jej uzasadnienie, bo jest to rząd bezbożny w istocie rzeczy. No i cóż, no nie wiem, co później pani Boba sądziła o kolejnych rządach po wyborach 1993 roku, ale to już jest jej sprawa. Istotne jest, że w momencie, w którym Sejm przegłosował wniosek o wotum nieufności, pojawiło się pytanie, czy w Sejmie pierwszej kadencji uformuje się po raz kolejny jakaś koalicja. Pierwszy do ataku ruszył KPN, a wyglądało to tak. Tuż po odwołaniu rządu swojego kandydata na nowego premiera, Andrzeja Ostoja Owsianego, przewodniczącego Rady Miejskiej Łodzi, zgłosiła KPN. Już kilkadziesiąt minut później komisje sejmowe ustaliły, że ten wniosek jest niezgodny z małą konstytucją, gdyż nie został poddany pod głosowanie razem z wnioskiem o wotum nieufności. Chciałem oświadczyć, iż zgłaszamy protest do Trybunału Konstytucyjnego za ewidentne łamanie konstytucji dokonane przez prezydium Sejmu, przez marszałka Chrzanowskiego. Po przegłosowaniu wotum nieufności ogłoszono przerwę. Pierwsza część posiedzenia Sejmu trwała 8 minut. Panie prezydencie, co pan teraz zrobi? Powiedziałam, że mam na każdą okoliczność rozwiązania, więc mam rozwiązanie. Ta odpowiedź, której udzielił w widzianym przez nas przed chwilą materiale filmowym Lech Wałęsa, była następująca. Nie będzie już montowania żadnej koalicji z udziałem prezydenta czy bez udziału prezydenta. Będą przedterminowe wybory. Wałęsa wprawdzie otrzymał negatywną opinię w tej sprawie i od marszałka Sejmu, od marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego i od marszałka Senatu Augusta Hełkowskiego, ale zignorował tę opinię, chociaż obaj ci politycy przeczuwali, że nastroje społeczne idą w Polsce bardzo w lewą stronę i to raczej obóz postkomunistyczny może wygrać następne wybory. Wałęsa wierzył w przyszłość swojego projektu politycznego, który zaczął tworzyć właśnie w tamtym okresie, a właściwie powstawał on pod jego patronatem, on się oficjalnie w to nie angażował, ale udzielał wsparcia, projektu tak zwanego bezpartyjnego bloku wspierania reform. Oczywiście ci, którzy znają historię Polski międzywojennej, dostrzegają skrót nawiązujący do sanacyjnego, bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, a więc formacji wspierającej Piłsudskiego. Wałęsa chciał być nowym Piłsudskim, więc wierzył, że teraz bezpartyjny blok wspierania reform, którego główną postacią, jego kandydatem na premiera miał być Andrzej Olechowski, wygra wybory. Mało tego, w Wałęsie zdarzyła się wypowiedź, że on się spodziewa, że BBWR zdobędzie w następnym Sejmie 400 posłów na 460, a cała ta chaotyczna, rozgadana ferajna polityczna, którą Wałęsa chciał odciąć z Sejmu pierwszej kadencji, dostanie tylko 60. Wynik wyborów, które się ostatecznie odbyły we wrześniu 1993 roku, był dla BBWR-u bardzo przykry. Ostatecznie wprowadził zaledwie kilkunastu posłów, ale to już zupełnie inna historia. O tej historii opowiem Państwu już w innym programie z cyklu Dudego Historii. Tu chcę tylko powiedzieć, że rząd Hanny Suchockiej zamyka epokę tak zwanych rządów postsolidarnościowych czy solidarnościowych, jak to woli, czterech gabinetów, o których tutaj opowiadałem w dotychczasowych programach w różnym zakresie, a więc rządu Mazowieckiego, Bieleckiego, Olszewskiego i Suchockiej. Polskę czekać miały już jesienią roku 1993 rządy zupełnie innych sił politycznych, które miały być zwycięzcami tych wyborów, ale o tych wyborach opowiem już w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego Historii. Dziś Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do wspierania kanału Dudego Historii na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa serdecznie.